Witajcie. Dawno mnie nie było, co nie znaczy, że uciekłem. Dużo w 2019 roku u mnie się działo. Troszeczkę musiałem zwolnić z nagrywaniem w klubie, bo miałem dużo fajnych filmowych zleceń poza tematem bilardowym i lotkowym. To też właśnie chciałbym zacząć nagrywać. I takie małe podsumowanie, jeżeli chodzi o zeszły rok. Dostałem dużo pytań, starałem się na wszystko odpowiedzieć. To były pytania różnego rodzaju pod różnymi filmami odnośnie odmian, odnośnie zachowania przy stole, odnośnie sprzętu. Także tutaj chciałbym dzisiaj zacząć od odpowiedzi na pytania odnośnie sprzętu. Wiele razy dostaję pytanie, jaki kij na początek, czym się sugerować, co brać pod uwagę, jak to wygląda cenowo. Od razu mówię, w sprzęcie nie siedzę, posiadając jakiś tam już zestaw kij, przez parę lat nie badam rynku, jeżeli chodzi o podstawy, o rozpoczynanie gry. Nie śledzę po prostu, jakie są kije dla początkujących. To też właśnie pod tego typu pytaniami odpowiedź jest jedna. Na własnej skórze, jak ja się dorabiałem sprzętu, na co zwracałem uwagę, co kupiłem, jak zaczynałem i co trzeba było zmienić. Pierwszy zakup kija to chyba bardzo dobra inwestycja, zważywszy na to, że przychodzimy do baru i niejednokrotnie kije są w różnym stanie. Nie ma tipa, są połamane ferule, kije są wyślizgane, bądź tip jest uszkodzony. No wiadomo, irytacja to już nie jest gra, to jest niszczenie dalsze sprzętu, zarówno bil, czasami zdarza się podziurawić sukno. To też bardzo dobry zakup własny kij. Czy to będzie kij za 50 zł, czy to będzie kij za 250 zł, czy nawet droższy. Zawsze to jest swój, zawsze to jest dbany sprzęt. Gracz, który chce się troszeczkę rozwinąć na szerszą wodę, więcej poznać, jak grać, co grać, to sprzęt swój musi mieć. Pierwszy mój kij, 56 zł, kupiłem gdzieś go na Allegro. Kij, od razu mówię, raminowy. Nie róbcie tego błędu, nie bierzcie pod uwagę tych kijów. Kijek oczywiście szacun, jak na tamte czasy, to było z lat chyba 10 wstecz, już skręcany z futerałem za 56 zł. To, co mi się tutaj po jakimś czasie już zaczęło nie podobać, to po prostu wykrzywia się szczytówka, także w to drewno nie idźcie. Oczywiście przejście z kija typowo barowego, jednoczęściowego, te kije są różnej wadze, różnej długości. Przejście nawet na taki tani kijek to już jest coś. To już jest wyraźna poprawa w grze, w czuciu sprzętu, nauki. Oczywiście bardzo dobrze mi się zaczęło nim grać, dużo lepiej niż barowym, ale po jakimś czasie, mówię, szczytówka się wykrzywiła, ferula mi odpadła, drewno się uszkodziło. Ten kij trzymam po prostu ze względów sentymentalnych. Drugi mój kij Fury, marka, którą poleca szerokie grono zawodników, tych lepszych i tych słabszych. Bardzo dobre drewno, szczytówki można dokupić. Marka amerykańska, bardzo duży rozstrzał cenowy od kija za 260 zł do kija za ponad 2000. Na polskim rynku wówczas było parę, dosłownie tylko parę modeli. Ja kupiłem model FCR5. Tego kija Wam nie pokażę, ale z racji tego, że kij też po latach sprzedałem i oczywiście przejście na droższy kij już lepszej marki, także odbyło się tak, że poczułem jeszcze lepszy komfort z gry. Oczywiście przy zakupie także za 260 zł wówczas kija musiałem wymienić tipa. Nie oszukujmy się, te tańsze, te takie prostsze kije mają bardzo, bardzo proste, bym powiedział, i twarde tipy. Tam był bodajże nałożony Le Pro. Także tam zainwestowałem w Mori. Znowu poczułem jeszcze lepszy komfort z gry i tak cały czas szlifując te zagrania, udawały się już fajne rotacje.
Także warto pamiętać przy tanich kijach, żeby od razu zainwestować w lepszego tipa. Na rynku polskim dużo jest, ja już nie mówię o tam Kamui czy Everesta, ale są też tańsze. Bardzo fajnie sprawuje się marka Nili. Nili są tańsze za 18, są troszeczkę droższe te tipy. Także mamy softy, mediumy, hardy. Także tutaj jest wybór, nie trzeba inwestować 90 zł czy 60, żeby kupić fajnego tipa. Także polecam osobiście Nili. Kije sprzedałem, zakupiłem zestaw, już w sumie wydałem na niego bodajże 1300 zł, ale to był futerał, kij do gry Predator 5K2 i rozbijak. Taki zestaw już naprawdę fajnie działa. Mam go do dziś już, nie chcę skłamać, z 5 lat chyba. I tym zestawem cały czas gram. Nie muszę chyba powtarzać, że przejście na jeszcze droższy kij, na jeszcze lepszy zestaw znowu pozwoliło rozwinąć skrzydła, śmielsze rotacje. No, tu już jest szczytówka 314, wówczas była 314 generacji drugiej. Tutaj nie muszę tłumaczyć, to jest szczytówka wykonana w pewnej technologii. To się składa, nie pamiętam, z 6 chyba trójkątów. W środku jest rzekomo gaz, jest krótka ferula. Ta szczytówka jest dosyć miękka, fajnie, dynamicznie można zagrywać i jest tu bardzo zniwelowane zjawisko deflekcji. Później zainwestowałem, troszeczkę ta szczytówka była za cienka, zainwestowałem w grubszą 314 Bolt, też drugiej generacji. Ona jest taka sama technologia, tylko że jest 13 mm. No i tak, gram tym do dziś. Co bym nie polecał iść dla początkujących graczy? Są kije raminowe, są kije klonowe, są kije jesionowe. No, ogólnie najszersza gama i chyba najlepsza to drewno klonowe. Także ramina, drewno raminowe omijajcie z daleka. Natomiast jeszcze co mogę powiedzieć o samych szczytówkach bądź kijach. Są też kije powlekane, tak zwane fiberglasowe. To osobiście odradzam z racji tego, że to jest tak jakby taka cienka folia, nie wiem jak to nazwać. Jeżeli nie gramy w rękawiczce, to się po prostu na mostku zaczyna robić tempo. Znam paru graczy, którzy w te kije poszli. Oczywiście na początek to były pierwsze kije i po jakimś czasie zaczęło się narzekanie. Kij jest także sztywniejszy wtedy. No, nie każdy lubi sztywnym kijem grać. Gracze już bardziej doświadczeni, moim zdaniem na tyle przez lata gry dojrzewają, że nie zwracają przy zakupie kija na jakieś tam wzorki, kolorki, czy to jest, tu mamy, o, na przykład wzorki, kolorki, rysunki, cuda, wianki tutaj się dzieją na kiju. Moim zdaniem doświadczony gracz nie patrzy już na to, że o, kij fajnie wygląda. Kij ma być praktyczny, kij ma, że tak powiem, działać, robić swoje, słuchać się i wtedy będzie się gra kleiła. Także tutaj też nie ma na świecidełka co patrzeć, czy kij jest super, czy nie super. Kij ma być prostej linii i tyle. Jeżeli chodzi o zakup pierwszego kija, to tak z perspektywy czasu gracz, jeżeli chce się rozwijać, to musi wziąć pod uwagę, że w najbliższym, ja nie mówię za pół roku, za rok czasie, będzie chciał jeszcze więcej i jeszcze więcej. Kiedyś mi mówiono, że naucz się grać tym kijem za tam 50 czy za 200 zł, a dopiero inwestuj w sprzęt. Owszem, wszystko fajnie, nauczyć się trzeba podstaw, techniki, uderzeń i tak dalej. Z tym, że jest mała jedna różnica, którą ja na sobie odczułem. Tym tanim kijem, czy za 50 zł, czy za 200 zł, nie byłem w stanie wykonywać pewnych rzeczy, co mnie oczywiście ograniczało. To, że mi mówiono, że nie umiesz grać, czy słabo coś robisz, to także jest wina sprzętu. Lepszy kij, miękka szczytówka, dobry tip, czy soft, czy medium. Niektórzy gracze lubią hardy,
pozwalają na śmielsze rotacje. Można kipem zejść niżej, wtedy nie ma kików. Kij nie ślizga się na bili, przez co nie zrywamy zagrań. Także przy pierwszym kupnie kija musimy zwracać uwagę na to, że będziemy zmuszeni do wymiany kipa. Kolejna sprawa, na którą warto zwrócić uwagę podczas rozpoczynania pojedynków, to są mocne rozbicia zarówno trójkąta czy rąbów, w zależności od odmiany. Do tego celu fajnie jest używać innego kija niż tym, co się gra, bo szkoda szczytówki, szkoda ubijać, niszczyć pipa. Czasami może się zdarzyć, że w tych tańszych kijach potrafi pęknąć ferula. To też do tego celu służy rozbijak. Warto zainwestować nawet na te najtańsze modele ponad 200 zł, ale ten kij robi robotę. Model, który ja mam, to jest Kolapsar CJ7. Bardzo fajna sprawa, bo to jest dwa w jednym. To jest rozbijak, a to jest skoczek. Także jeżeli chcemy już nieco lepiej grać, podnieść poziom, warto zainwestować nawet w takiego kija dwa w jednym. Owszem, można kupić osobno rozbijak, osobno skoczka takiej długości mniej więcej. Kij, szczytówka plus kawałek jeszcze rękojeści. To ten model ma to do siebie, że możemy sobie tego bata zmienić na jeszcze dłuższego, w zależności od tego, jak daleko mamy uderzenie, chcemy skoczyć, możemy sobie przedłużyć. Oprócz tego w tą rękojeść pod gumę można włożyć śrubę, bądź niektórzy wsadzają nawet wiertło z ciekawości, przez co kij jest jeszcze troszeczkę cieńszy i potrafi robić bardzo mocne, dobre uderzenia przy rozbiciu. Czym się różni jeszcze szczytówka rozbijaka? Ferulą i tipem. To są już kompozyty, bardzo twarde, tym kijem nie powinno się w ogóle grać. To służy tylko do rozbijania i do skoków. Tu jest bardzo twarde tworzywo, to nie jest skóra, tak jak tipy. Także to jest po prostu kawałek plastiku, no plastikiem ciężko jest zagrywać normalne uderzenia. Także polecam zainwestować za jakiś czas, żeby mieć kij typowo do rozbijania i nie niszczyć kija do gry.